8 maja 1947 roku funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Witolda Pileckiego. Został on oskarżony o tzw. najcięższe przestępstwa w okresie odbudowy państwa polskiego. Podczas dochodzenia był on poddawany nieludzkim torturom, które miały zmusić go do tego, aby przyznawał się do niepopełnionych czynów. Pilecki za wszelką cenę starał się wytrzymywać te tortury, a w swojej ostatniej rozmowie z żoną wyznał jej, że pobyt w Auschwitz w porównaniu z ubecką katownią był igraszką. Po brutalnym śledztwie 3 marca 1948 roku ruszył proces tzw. Grupy Witolda, wkład w której wchodził Pilecki oraz jego najbliżsi współpracownicy. Podczas rozpraw sędziowie wyrywali z kontekstu złożone przez Pileckiego zeznania w trakcie śledztwa. Ponadto, tylko te fragmenty rozprawy, które świadczyły na niekorzyść oskarżonych, były faktycznie zapisywane przez protokolanta. Gdzie tamtych rozpraw nawet obrońcy byli przeciwko oskarżonym specjalnie, w taki sposób kształtowali swoje wypowiedzi, ażeby sąd obciążył oskarżonych dodatkowymi dowodami. Pilecki, pozostawiony bez pomocy adwokatów, robił wszystko, co było w jego mocy, żeby się obronić. Jednak tego procesu zwyczajnie nie dało się wygrać. Zostało mu przypisane szpiegostwo, nielegalne posiadanie broni palnej oraz planowanie licznych zamachów na Ministerstwo Urzędu Bezpieczeństwa, mimo że wszystkie te czyny nie zostały przez niego popełnione. Prokurator oskarżający Pileckiego zażądał dla niego oraz trzech jego współpracowników kary śmierci, a pozostałej czwórki kar surowego więzienia. 15 marca 1948 roku Witold Pilecki usłyszał wyrok śmierci. Wraz z nim na pozbawienie życia została skazana Maria Szelongowska oraz Tadeusz Płużański. Będąc skazanym na karę śmierci, Pilecki wrócił do swojej celi, a w niej poprosił o spotkanie ze swoim oprawcą, oficerem Różańskim. Podczas rozmowy z nim Pilecki dziwił się, jak bardzo pozbawionym honoru może być człowiek, który nosi polski mundur. Żegnam, panie rotmistrzu. Będę się za pana modlił. Do końca. Pileckiemu dane było również, po raz ostatni, zobaczyć się ze swoją żoną. Podczas tej rozmowy Pilecki opisywał, co spotkało go w ubeckim więzieniu, a także prosił, aby jego żona zaopiekowała się dziećmi. Niedługo później Maria Pilecka stanie się jedną z osób, które napiszą do prezydenta Bieruta list, w którym prosić będą o ułaskawienie Witolda Pileckiego. Prezydent Bierut postanowił jednak nie ułaskawiać Witolda Pileckiego. Kocham cię. Nasz świat dla mnie korzystny. Chodźcie dzielni. Witold, zobaczymy się. Zobaczycie się w piekle. W końcu nadszedł dzień 25 maja. Pilecki usłyszał kroki strażników na korytarzu. Wiedział, że to już czas. Był to jedyny przypadek, w którym ksiądz asystował przy egzekucji skazańca. Człowiek w ostatnich chwilach swego życia, jeśli się zechce zwierzyć szczerze, przyzna zawsze, że
Tylko to po nim zostanie na ziemi wartością trwałą i pozytywną. Egzekucję wykonał Piotr Śmietański, zwany potocznie Katem z Mokotowa. Najprawdopodobniej ciało zostało wyrzucone na tak zwaną łączkę. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. Witold Pilecki.